pasła pod jaworem. Marysia pasła, koniki pasła, koniki pasła pod jaworem. W zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod jaworem. W zielonym gaju ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają pod jaworem. Wreszcie przyjechał jej ulubiony, jej ulubiony z wojeneczki. Wreszcie przyjechał jej ulubiony, jej ulubiony z wojeneczki. Maryś się cieszy, z radością śpieszy. Witaj, ach witaj, Jasieńku mój. Maryś się cieszy, z radością śpieszy. Obecnie na pierwszym spotkaniu integracyjnym Rady Osiedla nr 6 oraz szkoły. Jest to historyczne spotkanie, bo jeszcze nigdy dotąd nie było takiego spotkania na naszym osiedlu. Przyszło tutaj wiele mieszkańców, pogoda trochę nie dopisuje, ale mamy przygotowane specjalne menu, konkursy także i myślę, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Ja bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na spotkaniu osiedlowo-szkolnym, na integracyjnym rodziców i mieszkańców osiedla. Bardzo, bardzo serdecznie witam Was jako mieszkańców, od mniejszych do większych, od młodszych do starszych. Bardzo serdecznie witam szanownych nauczycieli, panie oraz panów. Bardzo serdecznie witam zaproszonych gości. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w imieniu Rady Osiedla, w imieniu wszystkich mieszkańców naszego osiedla i oczywiście w swoim imieniu. Cieszę się, że Państwo zdecydowali się z nami spędzić ten wieczór. W imieniu burmistrza Krotoszyna, pana Juliana Joksia, w imieniu pana starosty Reszta Kulkę i swoim własnym chciałem bardzo serdecznie wszystkich powitać. Gmina Krotoszyn promuje się jako gmina aktywnych, współpracujących, współdziałających ze sobą mieszkańców. I to, co Państwo dzisiaj żeście zorganizowali, idealnie się w tę strategię wpisuje. Bawmy się dzisiaj dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ale po imprezie wybiega ksiądz i mówi, wie Pani, co przeważnie mówi ksiądz po ślubie, informatyka? Ksiądz wybiegł i tak zapytał. No tak było. I co powiedział? Pobieranie zakończone. No dobrze, to w takim razie, jeżeli jesteśmy już dzisiaj w atmosferze takich żartów, czy też sucharów, ja ci coś powiem. No. Słuchaj, Ola, jaka jest różnica pomiędzy dorosłym facetem a dwulatkiem? No to proste, dwulatek jest o wiele niższy. I to tylko tyle, tak? No mam nadzieję. Powiedzmy, że prawie masz rację, ale ja coś dodam. Dwulatka można zostawić sam na sam z nianią. Dobre. Co dla mężczyzny oznacza gra wstępna? Wiesz co? Jest, nie wiem. Jak możesz nie wiedzieć? No skup się. Piwo? Pół godziny błagania! Kobieta po wyjściu z łazienki.
Ale ogólnie, czy do męża? No niech będzie do męża. Kochanie, suszarka się zepsuła, okno się zacięło, toaleta nie działa, no nie wiem. Nie, no Ola, proszę cię. Pyta, ładnie wyglądam? A no tak, prawda. Tak, tak. No dobrze, dobrze, dobrze. No to w takim razie, co mówi facet, jak wychodzi z toalety? Z łazienki? No w ogóle? Coś mówi? No dajmy na to, że coś mówi, tak? To nie wiem, mów. Przez jakiś czas lepiej tam nie wchodzić. Racja, zapomniałam. Witamy serdecznie. Witamy. To jest moja koleżanka Ola. A to moja serdeczna przyjaciółka Aga. Proszę Państwa, bez obawy zakończyłyśmy część tak zwaną ZZP. ZZP, czyli co, żal? Żenujący żart prowadzących. No ja myślę, że to był odpowiedni akcent kończący tą naszą dyskusję, tak, ja też tak nazwijmy to. Moi drodzy Państwo, przygotowaliśmy dla Was niespodziankę i niespodzianka ta będzie wielkim show. Tylko najpierw mam ważne pytanie do Państwa. Na pewno jesteście telewidzami, oglądacie telewizję i oglądaliście ją od zawsze, więc mamy taką zagadkę. Zagadka będzie z podpowiedzią, a brzmi ona tak. Co to za program, który kiedyś nadawany był, zdaje się, w telewizyjnej jedynce, a podpowiedź brzmi tak. Była tam jedna pani lub pan, trzy kobiety lub trzech mężczyzn. Z tego robiła się jedna para. I na końcu była to jedna nagroda. Proszę Państwa, prosimy się zastanowić. Słuchamy. Ja słyszę coś. Jeszcze raz prosimy. Jeszcze raz? Randka w ciemno. Tak, proszę Państwa, było to wielkie show swojego czasu i teraz Państwa zaprosimy do naszej tutaj środowiskowej naszego randki. Wspaniałego kandydata. Panie Zdzisławie. Oj, długo, powozem konnym z tego, co mi wiadomo. Panie Zdzisławie, kilka słów o sobie. Nazywam się Zdzisław Piszczy Kołek. Świetnie, co jest jeszcze? No, szukam jakiejś fajnej dziewczyny. Od 18 lat do 99. Ja myślę, Aga, że jesteśmy w stanie panu Zdzisławowi pomóc. Numer jeden! Witamy serdecznie. Proszę pani. Może opowie pani kilka słów o sobie. Jestem Iza. Mieszkam w Krotoszynie. Pracuję w sklepie i bardzo lubię kwiaty. Mam kota. Na kota na punkcie kwiatów też. Wielkie brawa dla kandydatki numer dwa. Szanowna pani, kilka słów o sobie. Dzień dobry. Proszę Państwa, nazywam się Zdzisława Gąska i ja szukam męża i mam nadzieję, że go tutaj znajdę. Wielkie brawa dla kandydata numer 3! Droga pani, kilka słów o sobie. Ja mam na imię Jadwiga. Mam 12 lat. Przyjechałam, żeby znaleźć jakiegoś do pomocy na gospodarstwie, bo ja to po agroturystyce jestem. Rozumiemy. I tak, no nie wiem, może. No może się ktoś z panów zdecyduje, no niekoniecznie chyba co siedzi za parawanem, ale może jakiś by się znalazł. Gdzie byś mnie zabrała na wakacje? I kandy... O kandydatkę numer jeden. Na wakacje zabrałabym cię tutaj do naszych okolicznych wsi, bo my mamy bardzo piękne tereny i urocze miejscowości i wszystko mamy zmodernizowane, nowe drogi i korzystamy z funduszy unijnych i mamy wszystko ładne, pięknie wyremontowane i świetlice i drogi w mieście i oj, piękny rynek. Rynek bym ci pokazała. Na rynku byś był zachwycony. No po kolei, numer dwa poproszę.
No, mój drogi, wiesz, ja to bym cię, jak kasę bym miała, to ja bym cię wszędzie zabrała. Ale tak, to bym cię zabrała z mią na bezludną wyspę, abyś był tylko jedyny dla mnie. No ja to bym cię, kochany, zabrała, w Alpy bym cię zabrała, bo tamto to są takie dojne krowy, one to fioletowe są i one są inne niż u nas w Polsce, bo one to od razu milkę dają. Prosimy kandydatkę numer 3. No mój ideał mężczyzny to tak, no, silny by musiał mieć, być, tak, parę hektarów by musiał mieć, bo to trochę się teraz tak w tej Polsce robi, że to jak więcej hektarów jest, to Unia więcej daje. I jakbyśmy się tak razem z tymi hektarami ściepli, to bymy nawet może dotację większą dostali i to taki chłop by musiał być, co by se tak poradził w tej robocie, co by ZUS-ów za dużych nie płacić, musielibyśmy się razem wziąć w farmę, także taki chłop silny by musiał być. No i przystojny, co by człowiek do kościoła miłski wyszedł, nie? No i... Mój ideał mężczyzny, no to taki przystojny mężczyzna. O odpowiedź prosimy kandydatkę numer... 3. Prosimy, kandydatka numer 3. No ja to tak myślę, że my by ten romantyczny wieczór to tak spędzili na łonie natury. Bo to tak człowiek by się położył, w gwiazdy popatrzył, jakiegoś by my tam, no nie wiem, takie za 5 zł wina ponoć bardzo dobre są. Kiełbasę by my ze swojskiej roboty wzięli, chleby ze smalcem, tak bymy se poleżeli, może jakbym se tak poleżeli, to może by... Zdzisław! Brawa, proszę państwa, co za piękna para! Czy ten pan z tego Polca next może nam zdjęcia zrobić? Bo to będą agrobiznes będziemy, będzie w telewizji w agrobiznesie. A ja nie wiem, czemu wy się tam panowie patrzycie. Wy nie siedzieć przy stole, nie siedzieć. Jutro Niemcy przejeżdżają, świnie trzeba farbować. Tak. Pieca ciele mnie pomogło, mazula mnie sparowała, ale nie pomogło. I osetę zmusiał, bo mi się porósł. Hej moście panowie, kapelus na głowie. I osę musiała, bo mi się rusała. Hej moście panowie, chusteczka na głowie. Pierzynka, pierzynka nie mnąca. Ja malinkę za cytrynkę, cytrynka gorąca. I osę tę zmusią, bo mi się porosą. Hej moście panowie, kapelus na głowie. I osę musiała, bo mi się rusała. Hej moście panowie, chusteczka na głowie. 46, piękny kubeczek, nie kapek. Przykrypko, różowy, marzenie każdej pani. Z moim wujem pobyli ryzyki, łole pili, bawem z gminy skakali jak byki. I osę te zmusiał, bo mi się porusą. Hej moście panowie, kapelus na głowie. I osę musiała, bo mi się rusała. Hej moście panowie, chusteczka na głowie. Jakbym robił u kowala, usyłem się dymać. Koła głaził na kowalkę, musiałem dotrzymać. I osetę zmusiał, bo mi się porusą. Hej, moście.